Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś pokażę Wam, jak zamontowaliśmy instalację gazową w najnowszym modelu popularnego SUV-a Mitsubishi Outlandera 2 litry. Chcecie zobaczyć jak? To zapraszam. Mitsubishi Outlander to jeden z popularniejszych SUV-ów nie tylko na polskim, ale i światowym rynku, bo jest obecny oprócz Europy, oczywiście w Azji, Australii, w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej. W różnych miejscach nawet się różnie nazywa, ale my mamy do czynienia z Outlanderem w ostatniej wersji nadwozia od 2016 roku z dwulitrowym, bardzo dobrze znanym nam silnikiem o mocy 150 koni mechanicznych i mechanicznej regulacji luzów zaworowych. To bardzo ważne w kontekście tego, co my robimy, ponieważ zamontowaliśmy instalację gazową do tego samochodu i przy przebiegu 30 tysięcy już regulowaliśmy luzy zaworowe przed montażem instalacji gazowej i co się okazało, że wszystkie sące zawory były podparte. Jest to wynik albo zapadania się gniazd zaworowych, albo tego, że fabrycznie te luzy były źle wyregulowane. Tym też się zajmujemy, też należy to do naszych obowiązków, mamy to w swojej ofercie i robimy to dla naszych i nie tylko klientów. Założyliśmy tutaj instalację gazową firmy BRC typu Sequent 32, czyli najlepszą instalację, jaką możemy zaproponować do tego typu samochodów. Z dwuletnim okresem gwarancji i jej elementy gdzieś tutaj widać. Na filmiku widzimy filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej, reduktor. Listwa wtryskowa schowana jest pod obudową. Tam widzimy złącze diagnostyczne i gdzieś tam się jeszcze zmieścił sterownik. Pośredni wtrysk benzyny. To naprawdę rzadkość w dzisiejszych czasach. A Mitsubishi dalej go robi i dalej im się opłaca, dalej potrafią spełnić najnowsze normy spalin Euro 6 WLTP, mimo tego, że jest to silnik z pośrednim wtryskiem benzyny. Mimo, że Mitsubishi już ponad 20 lat temu jako pierwsze na świecie wprowadziło bezpośredni wtrysk benzyny, jako Mitsubishi Charisma i Mitsubishi chyba Galant 2.4 GDI i Mitsubishi Charisma 1.8 GDI, tak później przestali to robić i wrócili do MPI, zresztą podobnie do Toyoty, która trochę się wahała w tą czy w tamtą, ale Mitsubishi jest doskonałym przykładem, że można pośrednim wtryskiem spełniać najnowsze normy spalin i można zadowolić klientów i znaleźć sporo nabywców. Czy opłaca się założyć instalację gazową do samochodu, który pali w okolicach 10 litrów benzyny? Jak się trochę pociśnie, to nawet więcej, bo to jednak trochę gabarytu jest. To opłaca się czy się nie opłaca? Skoro auto pali powiedzmy 10 litrów benzyny, to kosztuje klienta jakieś 55 zł za 100 km. Gazu będzie paliło 12 litrów. Czyli będzie to kosztowało klienta jakieś 25-26 zł, dokładnie połowę tego, co na benzynie. Tak więc opłaca się czy nie opłaca się założyć instalację gazową do takiego samochodu? Jeżeli chcielibyście sprawdzić, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego bądź innego interesującego Was samochodu, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie, na dole. A tutaj widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego bądź innego samochodu, którego dane wpiszecie w tym formularzu. Tyle jeżeli chodzi o ten samochód i opłacalność zamontowania instalacji gazowej. Ja teraz zapraszam Was do środka, gdzie pokażę, jak wyposażony i wykończony jest ten samochód. Mitsubishi Outlander jest ładny nie tylko z zewnątrz, ale w środku też bardzo, bardzo dobrze zrobiony i bardzo elegancko. Najładniejsze jest to błyszczące czarne cacko na desce rozdzielczej, które lśni jak gwiazdy w nocy. Tutaj mamy kolejną gwiazdę, czyli bardzo ładny centralny wyświetlacz z panelem komfortu i klimatyzacji. Bardzo ładna i czytelna deska rozdzielcza z obrotomierzem i prędkościomierzem. System rozruchu bezkluczykowego. A po lewej stronie dołożyliśmy klasyczny przełącznik BRC, który w tej chwili pokazuje, że jesteśmy na zasilaniu benzynowym. Wiemy to po czerwonej diodzie na górze. W tej chwili, kiedy ona zmienia kolor na zielony, zmienia się również na zasilanie o połowę tańsze. Cztery diody na dole przełącznika pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazu, który wylądował pod podłogą bagażnika. Przepiękny perłowy lakier mieni się w dzisiejszym słońcu jak brylant albo jak diament. Nie bez przesady, w logo Mitsubishi znajdują się trzy diamenty ponoć. A my założyliśmy tutaj zbiorniczek gazu do naszego diamentu. Jest to zbiornik o pojemności 60 litrów brutto, do którego można zatankować około 50 litrów netto gazu. Po 2 zł to jest około 100-120 zł za tankowanie do pełna i możemy na tym przejechać około 400-500, a może nawet 600 km, jeżeli będziemy jeździli grzecznie, tak jak nasz klient.
I po przejechaniu tych kilometrów możemy podjechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa za pośrednictwem wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny, ale musimy go najpierw otworzyć. Jest to pełny wlew, do którego nie potrzebujemy żadnej przejściówki. Możemy podpiąć pistolet i od razu tankować. Nie mamy czego zgubić, chyba że ktoś zgubi korek wlewu, no to już trudno. I będziemy mogli się cieszyć tym, że zatankowaliśmy za stówkę, a nie za dwie. Jeżeli też chcielibyście tankować za stówkę, a nie za dwie, zapraszam do nas ze swoimi samochodami na montaż instalacji gazowej. Ale nie tylko samochodami, ale również łodziami motorowymi, które tutaj widzicie. A jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 26 lat. Tymczasem na gazie, hej!